Koniec roku to czas przemyśleń, przeanalizowań i to, co do tej pory zrobiłem. To też czas strachu, lęku, obaw, a może i nadziei bądź. No właśnie, czego się boisz, albo czego się obawiasz w przyszłym roku, co tak naprawdę powstrzymuje cię przed działaniem na przyszły rok, albo przed określeniem, powiedziałbym to po marynarsku, określeniem podróży, celu, portu. Gdzie wypłyniesz, na jakie wody w przyszłym roku? Nie pływam i to nie jest dla mnie naturalne. Mówię tutaj o żegludze dalekomorskiej, lecz każdy rok jest pewną podróżą. Każdy rok jest pewnego rodzaju takim motywatorem do tego, aby zacząć działać i to działać już od 1 albo 2 stycznia, wiedząc, co chcę zrobić w następnym roku, w następnym grudniu. Te obawy i ten lęk jest całkiem normalny. Tak, lęk jest normalny, nasze obawy są normalne. To, że się boisz coś wykonać na przyszły rok, to, że powstrzymujesz się na chwilę obecną chociażby nad tym, aby wziąć kartkę, aby usiąść na nawet pół godziny, godzinę, a może ci to zajmie półtorej godziny, aby określić, co chcesz zrobić, czego chcesz dokonać, kim chcesz być w przyszłym roku, w 2019 roku. To nie tak wiele pracy, lecz zdanie sobie sprawy z tego, co przeżywam i co się ze mną dzieje. Daje olbrzymi komfort w tym, że określisz, gdzie jesteś dzisiaj i określisz, gdzie chcesz się znaleźć. A żeby do tego doprowadzić, należy zdać sobie sprawę z tego, jakimi kompetencjami jeszcze dzisiaj nie dysponujesz, które kompetencje możesz rozszerzyć, które kompetencje możesz podnieść oraz które kompetencje sprawią, nie sprawią, pomogą ci w dotarciu do. Mety w dotarciu do tego punktu w 2019 roku, właśnie w grudniu, gdzie chcesz dotrzeć. Bo tylko samo określenie przyczyny, dlaczego silnik nie działa, możemy nadal jechać samochodem. To samo jest z określeniem przyczyny stanu twego zdrowia, co takiego się dzieje. Bierzesz tabletki, idziesz na przykład do doktora, do lekarza, robisz badania, określa. Stan Twojego zdrowia, poddajesz się operacji albo łykasz jakieś tabletki bądź no, tabletki, antybiotyki i doprowadzasz, że tak jestem nadal w tym stanie zdrowia, w jakim chciałem być. A jak to jest z Twoim celem? Jak to się dzieje, że na koniec roku czujesz obawy albo zniecierpliwienie albo pewnego rodzaju właśnie taki dysonans, że, kurde, co ja będę robić w przyszłym roku, bo nie sądzę, że należysz do osób, które nie chcą określić albo nie szukają możliwości zmiany swojego życia. Bo oglądasz właśnie ten materiał. Jesteś nadal ciekawa i myślisz o tym, zastanawiasz się, jak ten materiał może Ci pomóc. Twoja podświadomość już szuka pewnego rodzaju pomocy i być może właśnie akurat w tym momencie oglądasz ten kanał. Na dwa dni przed końcem tego roku. Na dwa dni przed podsumowaniem i cieszeniem się, radowaniem z tego roku. Na dwa dni przed tym, aby wejść z nowym przytupem w nowy rok. Czy dzisiaj, jeżeli ktoś by cię zapytał, jakie masz plany na 2019 rok, co takiego chcesz zrobić, jaki projekt chcesz wprowadzić w swoje życie, w jakich szkoleniach chcesz uczestniczyć, kto będzie twoim coachem, z jakim mentorem zaczniesz współpracować, albo o ile więcej chcesz zarabiać, bądź z jakiej pracy chcesz zrezygnować i co w zamian tego zaczniesz teraz robić? Czy znasz odpowiedzi na te pytania? Czy one dla ciebie dzisiaj są jasne? Wyryte w Twojej podświadomości, że jak cię obudzę rano i zapytam się, kim będziesz, co będziesz robić, ile będziesz zarabiać, co będzie Twoją pasją w 2019 roku, czy potrafisz na takie pytanie odpowiedzieć teraz? Czy boisz się tego, żeby czasem nie okazało się, jak to słyszałem ostatnio od, jednych, od jednej mojej znajomej podczas właśnie spotkania naszego rodzinnego, która osoba ta określiła, że nie chcę zacząć działać, bo nie chcę się zawieść, że czasem może by się to nie udało. Zrobiło mi się smutno, bo to bardzo przykre. Jak można myśleć, że chcę się zawieść? Jak można myśleć, że mogę się powstrzymać przed działaniem tylko dlatego, żeby nie poczuć zawodu? Przecież najwięksi tego świata, to, że doprowadzili do sukcesu, to, że dzisiaj ich znamy, to oni za każdym razem zawodzili siebie. Za każdym razem doprowadzali do tego, aby poczuć porażkę, aby poczuć ból, aby poczuć zniechęcenie albo odrazę do tego, co się robi, aż w końcu zdecydować, że ja już wiem, jak to robić prawidłowo. What are you waiting for? To jest jeden z moich ulubionych tekstów piosenek, tytułów piosenek, który właśnie pyta wprost: na co tak konkretnie czekasz? Co takiego musi się wydarzyć w swoim życiu, abyś podjął decyzję, że tak, od stycznia będę Sumiennie chodzić na szkolenie. Od stycznia będę sumiennie i systematycznie ćwiczyć nad swoją sylwetką, masą mięśniową. Od stycznia nie idę na dietę, bo ja jestem na przykład na, na dwóch dietach, bo jedna dieta jest dla mnie za mało, ale zdrowo się odżywiam. To są postanowienia, które ok, wprowadzam w życie. Ale what are you waiting for? No to pytanie jest, czy ty masz sobie. Nie wiem, zdać sprawę z tego, że w pracy, w której jesteś obecnie dzisiaj, to ona jest dla Ciebie tak męcząca, tak wkurzająca i nie daje Ci satysfakcji ani pasji? Co takiego się musi wydać? Muszą Cię zwolnić? Super, ja Ci pogratuluję, że Cię zwolnili, ponieważ sam doprowadziłeś, sama doprowadziłaś do tego, aby Cię zwolnili, bo o tym tak naprawdę marzyłaś. Tylko jesteś przerażony tym, co się wydarzy dalej. Bo jak na razie, to zdałeś sobie sprawę z tego, że tam, gdzie jesteś, jest trochę niewygodnie. Co takiego się musi wydarzyć w Twoim życiu? Musisz się rozwieść ze swoim partnerem, który cię hamuje, który wciska hamulce, zaciska ci ręczny i mówi: i cholery, nie pojedziesz nigdzie. Żadne szkolenia, żadne weekendy. Masz czas spędzać ze mną, a jak gdziekolwiek zobaczycie z partnerką, jakąś inną partnerem, to jest jazda w domu, że przez tydzień nie ma żadnego gadania. Mówię tutaj o faktach, ponieważ jestem po świeżym spotkaniu i słyszę od moich znajomych, co przeżywają. I nie zdają sobie sprawy z tego, że te hamulce, właśnie w domu od swojego partnera, od, partner od pa partnerki, są właśnie ograniczające. Czy musisz, dopro musisz doprowadzić do tego, aby się rozwieść, a nie przyjść do domu i powiedzieć: słuchaj, wprowadzałem pewne zmiany od nowego roku, wiesz, że jesteśmy razem, tak dalej, tego mogę cię nauczyć. Tego uczę i tego o tym mówię przez ostatnie trzy miesiące, jeżeli chodzi o grupę Go for More, a od stycznia co tydzień na stronie Go for More znajdziesz informacje, jak mogę podnieść Twoje kompetencje, pewność siebie, dowartościowanie mogę Ci w tym pomóc. Mogę wydobyć z siebie ten materiał, ale to ty musisz podjąć decyzję, że wchodzisz w ten świat Go for More. Ale to jest trochę inny temat. Na co tak konkretnie czekasz? Co takiego się musi wydarzyć? Czy musisz ciężko zachorować? Czy musisz, nie wiem, wan, wal... O, jak z tekstu piosenki. Czy musi walnąć Cię piorun, żebyś zdał, zdała sobie sprawę z tego, że... Dobra, coś się w moim życiu zmieniło, teraz y, muszę y, podjąć decyzję o zmianach. Tak, bo właśnie to wzięcie odpowiedzialności za te przemyślenia, przeanalizowania, za swoje emocje daje Ci ogromny komfort życia. Bo przecież, jak się zapytam Ciebie, czy chcesz żyć komfortowo, odpowiesz tak. Jak się zapytam Ciebie, czy chcesz żyć szczęśliwie, radośnie, w poczuciu spełnienia i pasji, no powiesz tak. Nie sądzę, aby ktoś inny oglądał materiał i powiedział, nie, no gadasz głupoty. Bo oglądasz ten materiał, ponieważ szukasz pomocy. Pomocy możesz odnaleźć, ale zacząć pytać na większą skalę. Zacząć pytać bezpośrednio, face to face. Bądź możesz pytać w różnych... Środkach komunikacji, jeżeli chodzi o komunikowanie ze mną czy z innymi osobami, które, które w ten sposób przedstawiają Ci swoje materiały czy mówią na szkoleniach, możesz zmienić swoje życie. Możesz. Tylko pytanie, ile masz siłę na to, aby w przeciągu tych dwóch dni powiedzieć, że sylwestrem będzie czymś przełomowym i o godzinie 12 w nocy, 24, podejmuje decyzję, że 2019 rok będzie zupełnie innym rokiem. Że to będzie rok, gdzie wezmę odpowiedzialność za siebie, gdzie wezmę odpowiedzialność za swoje wyniki w pracy, gdzie w 2019 roku zwiększę o 30-40% pozyskiwanie moich klientów, gdzie otworzę nową firmę albo założę działalność. Whatever! Pytanie jest, na co się decydujesz na 2019 rok? Nie życzę Ci szczęśliwego nowego roku, nie życzę Ci samych satysfakcji i pięknego nowego roku bo to, czy on będzie piękny, bo to, czy on będzie prawdziwy, bo to, czy on będzie wspaniały, zależy tylko od tego, na ile weźmiesz odpowiedzialność za swoje życie, za podnoszenie własnych kompetencji. Życzę Ci wiary w siebie, życzę Ci spojrzenia w lustro i powiedzenia tej drugiej osobie w lustrze, że ją kochasz, że ją doceniasz, że jest najwspanialszą osobą i w 2019 roku, dla tego gościa, którego ja widzę codziennie parę razy w lustrze, mówię, że dziękuję za to, że jest ze mną, i obiecuję, że podniosę jakość, standard jego życia. Ponieważ tylko ja mam wpływ na to. I 2019 rok to będzie kolejny rok, gdzie świadomie podejmuję decyzję, co chcę zrobić, z kim chcę to zrobić i na jakim poziomie chcę żyć. I tego właśnie Ci życzę. To była Good Session. A na razie życzę Ci dobrej zabawy sylwestrowej, abyś pod... Doceniła, abyś podsumował i docenił rok, ten, w którym dzisiaj jesteś, i żebyś poczuła, poczuł, że warto wychodzić ze strefy komfortu i warto zmieniać się, ale dla samego siebie. Dobrej zabawy sylwestrowej. Do zobaczenia w przyszłym roku A albo na szkoleniu GoFormory w styczniu. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.